No dobrze, ale teraz posłuchamy mądrości o, wiecie, igrzyskach śmierci celebrytów, aka Heard i Depp, w wykonaniu Wojny Idei. I poza tym chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy wiecie, ale zbliżają się kolejne igrzyska celebrytów. To już oczywiście pomijając fakt, że Heard składa apelację, ale zbliżają się kolejne, ponieważ teraz Brad Pitt chce się procesować z Angeliną Jolie, ponieważ Angelina Jolie podobno smarowała jego winiarnię, czy coś takiego, co zupełnie kurwa nie ma sensu. A my będziemy musieli słuchać o tym głównie przez kolejne tygodnie. Jezus Chrystus, wykatapultujmy tych wszystkich celebrytów na księżyc, niech tam się biją, kurwa. Also, totalnie wierzę, że Angelina Jolie skopałaby dupę Bradowi Pittowi. I Deppowi, i Heard przy okazji. Wszystkim by skopała dupę. Jeżeli byłyby igrzyska śmierci i tego, jeżeli byłoby Battle Royale celebrytów, Jolie wydaje się bezpieczną, bezpiecznym wyborem. Chyba że Charlize Theron by startowała. Wtedy sorry, ale trzeba szanować, nie? Trzeba Charlize Theron szanować. Więc tak. Tak, ja myślę, że to jest właśnie dokładnie to, że to jest nowy trend, reality show z sali sądowej, co się w chuj opłaca, ponieważ wygra czy przegra, Pitt będzie miał reklamę swojej winiarni, nie? Chuja by wygrał, The Rock zacząłby śpiewać, schowałby się ze wstydu. Niedawno zakończony proces pomiędzy Johnnym Deppem a Amber Heard wywołał bardzo ożywioną dyskusję na temat spraw dotyczących przemocy domowej, ruchu MeToo, a także fałszywych oskarżeń wobec mężczyzn. Sprawa ma jednak znacznie więcej wątków i może nam dużo powiedzieć o sposobie, w jakim działają współczesne media i aktywizm. Dlatego dziś przeanalizujemy przebieg rozprawy oraz jej potencjalne społeczne konsekwencje. Społeczną konsekwencją tej zjebanej sprawy jest to, że wielu teraz typów będzie się zasłaniać sprawą Amber Heard, znaczy będzie wykorzystywać Amber Heard, żeby udowodnić, że wszystkie kobiety kłamią, nie? Już kurwa miałem najazd zjebów na Twitterze, jak powiedziałem, że ten proces jeden co przyniesie to szkody i skończyłby się źle niezależnie od tego, kto by wygrał, bo już wszyscy mi kurwa tłumaczyli, że o tak, no, wszystkie kobiety, większość kobiet, ja tu znam jedną kobietę, która kłamie, więc wszystkie kłamią. Boże, jaka ta dyskusja jest toksyczna. Wiecie jaki jest procent kobiet składających fałszywe zeznania w kwestii przemocy seksualnej? W ogóle jaki jest procent fałszywych zgłoszeń przemocy seksualnej? Myślę, że jest większy niż na przykład procent fałszywych zgłoszeń kradzieży albo pobicia? Myślę, że jest więcej? No więc powiem wam tak. Potencjalnie jest najwięcej właśnie zgłoszeń o kradzież fałszywych, ale ogólnie te liczby są bardzo często jednocyfrowe, nie? Te zgłoszenia tego, ponieważ jakby są pewne rodzaje oszustw, gdzie tego jest troszkę więcej, ale ogólnie w przypadku przemocy to jest często 2,5%, nie? Więc you know, supeł, doskonale. Nim przejdziemy do omówienia szczegółów, warto przyjrzeć się temu, co poprzedzało rozprawę, a więc związkowi między dwójką aktorów oraz wydarzeniach po wniesieniu o rozwód w 2017 roku. Para poznała się na planie filmu Dziennik zakrapiany rumem, w którym grali główne role. Wiemy też, że randkowali mniej więcej od 2012 roku, co potwierdzają dokumenty, jakie podczas rozprawy przedstawiła Amber. Aby w ten związek wejść, Johnny Depp zakończył swój wcześniejszy, trwający 14 lat związek z piosenkarką Vanessą Paradis, z którą miał dwójkę dzieci. Heard i Depp zaręczyli się w roku 2014, a w 2015 wzięli ślub podczas prywatnej ceremonii w Australii. Zaledwie niecały rok później Amber Heard wniosła o rozwód i domagała się od sądu tymczasowego zakazu zbliżania się dla swojego byłego partnera. Uzasadniała to tym, że Depp jest osobą agresywną i brutalną. Bezpośrednim powodem, dla którego aktorka pragnie prawnej ochrony, miał być fakt, że jej były partner miał w nią rzucić telefonem, co pozostawiło ślad na jej twarzy. Warto od razu nadmienić, że kolejny rok, a więc 2017, to jednocześnie rok pojawienia się ruchu MeToo, mającego zwrócić uwagę na problem przemilczanych molestowań kobiet, szczególnie koncentrując się na elitach Hollywoodu i osobach takich jak Harvey Weinstein. Zdaniem niektórych pozew Amber silnie zainspirował Alice Milano i inne aktorki do dzielenia się swoimi doświadczeniami w social mediach rok później. Oskarżenia Heard zostały bezkrytycznie zaakceptowane. Czyli chyba dobrze, że zainspirował szerszy ruch? Przez opinię publiczną, a sąd szybko przychylił się do jej prośby i uprawomocnił zakaz zbliżania się. Jednocześnie jednak odrzucił wniosek aktorki o wysłanie Deppa na roczny kurs radzenia sobie z agresją oraz o rozciągnięcie zakazu zbliżania się na psy, które posiadała para, uzasadniając swoją decyzję koniecznością zebrania szerszego materiału dowodowego. Podobnie zachowała się policja, nie wnosząc oskarżeń przeciwko aktorowi. Po sfinalizowaniu rozwodu w 2017 Heard próbuje zdobyć szerszą rozpoznawalność, kreując się na jedną z kluczowych postaci ruchu MeToo. W ramach artykułu napisanego przez nią dla Washington Post deklarowała dalszą walkę z przemocą seksualną w świecie poprzez starania o zaostrzenie ustawy o przemocy przeciwko kobietom z roku 1994. W tekście nie odnosiła się ona bezpośrednio do swojego eksmęża, jednak czytelnicy powszechnie odebrali go, jakoby wyznania aktorki były zainspirowane właśnie przez niedawny rozwód i bycie krzywdzonym przez Johnny'ego Deppa. W odpowiedzi na artykuł i reakcji opinii publicznej Johnny Depp wytoczył swojej byłej żonie sprawę, oskarżając ją o zniesławienie i domagał się $50 milionów rekompensaty. Decyzja aktora spotkała się jednak z ostrożnością, a nawet niechęcią ze strony mediów. Mogliśmy przeczytać, że w ten sposób Depp chciał uciszyć Heard i oczyścić się z zarzutów, by odzyskać pozycję w Hollywood. Spojrzenie na sprawę zmienił dopiero rok 2020, kiedy to Daily Mail publikuje nagranie audio, w którym słyszymy Amber Heard mówiącą, że to ona biła Deppa, a nie na odwrót. Jest to jednak wciąż igła w stogu siana. W ramach trwającego procesu, wówczas jeszcze na terenie Wielkiej Brytanii, Depp jest atakowany przez brukowce. The Sun otwarcie nazywa Deppa żonobijcą, co powoduje rozpoczęcie kolejnej rozprawy przez aktora, tym razem przeciwko wydawcy i autorowi artykułu. Jednocześnie do sprawy włącza się wspomniana ekspartnerka Deppa, Vanessa Paradis, która broni go publicznie i określa mianem osoby jak najdalszej od przemocy. W tym też okresie Depp ujawnia, jakoby eks-małżonka miała romansować z miliarderem Elonem Muskiem oraz aktorem Jamesem Franco jeszcze w czasie trwania ich związku. Co ciekawe, w roku 2022 Musk odmówił udziału w sprawie jako świadek. Również wtedy Depp oskarża Heard o jedno z bardziej charakterystycznych przewinień. To jednak nie wystarcza sądowi, który orzeka w tym samym roku, że pozwanie The Sun jest bezzasadne, a w wyniku kolejnych ataków... Przewinień... Co on tam wyciął? Nie wiem, co on chciał tego. Depp traci rolę w Fantastycznych Bestiach. Czując się pewnie, Heard wytacza kontrsprawę o zniesławienie Deppowi, żądając od niego $100 milionów, a sprawa przenosi się do sądu w Virginii, USA. W kwietniu 2022 rozprawa zostaje w końcu wznowiona, a inicjuje ją 4-dniowe przesłuchanie Deppa, podczas którego on i jego prawnik prezentują zestaw dowodów na... ale czy on podał rezultat procesu? Bo ja chyba mi umknęło to, gdzie jest rezultat procesu z Wielkiej Brytanii. Bo nie powiedział, jaki był rezultat procesu w Wielkiej Brytanii, prawda? Tego procesu, który Depp przegrał. Bardzo ciekawe. Sprawy przez aktora, tym razem przeciwko wydawcy i autorowi artykułu. Jednocześnie do sprawy włącza się wspomniana ekspartnerka Deppa, Vanessa Paradis, która broni go publicznie i określa mianem osoby jak najdalszej od przemocy. W tym też okresie Depp ujawnia... Co ciekawe, w roku 2022 Musk odmówił udziału w sprawie jako świadek. Również wtedy Depp oskarża Heard o jedno z bardziej charakterystycznych przewinień. To jednak nie wystarcza sądowi, który orzeka w tym samym roku, że pozwanie The Sun jest bezzasadne, a w wyniku kolejnych ataków medialnych Depp traci rolę w Fantastycznych Bestiach. Czując się pewnie, Heard wytacza kontrsprawę o zniesławienie Deppowi, żądając od niego $100 milionów, a sprawa przenosi się do sądu w Virginii w USA. W kwietniu 2022 rozprawa zostaje w końcu wznowiona, a inicjuje ją 4-dniowe przesłuchanie Deppa, podczas którego on i jego prawnik prezentują zestaw dowodów na przemoc ze strony Heard oraz oskarżają ją o wprowadzenie opinii publicznej w błąd, gdyż aktorka obiecała wpłacić pieniądze uzyskane podczas rozwodu z Deppem na działalność charytatywną, czego w rzeczywistości nie zrobiła. W tym samym czasie prawnicy aktorki starają się ukazać Deppa jako osobę uzależnioną od alkoholu i narkotyków oraz podważają dowody przedstawione przez drugą stronę, uznając je za zmanipulowane. Zeznania Deppa oraz... Zmanipulowany, powiadasz. Coś o tym wiesz, mordeńko, nie? Rozumiem, że ważne było wspomnienie o Elonie Musku, bo to kliku się robi, ale już wspomnienie o być może, kurwa, procesie, który się zakończył, to już za dużo. Za dużo. Ty... Nagrania przedstawiające Heard jako osobę agresywną i stosującą przemoc oraz na przykład wprost mówiącą Deppowi, że nikt mu nie uwierzy, że był ofiarą przemocy, bo jest mężczyzną, ostatecznie diametralnie zmieniają opinię mediów i społeczeństwa na temat sprawy. Do tego na jaw wyszedł fakt, że aktorka kłamała przed sądem na temat tuszowania śladów po pobiciu. Jaką opinię mają, jaką opinię ma społeczeństwo? W procesie jakby Wielkiej Brytanii stwierdzono, że Depp przez swojego prawnika Adama Waldmana zniesławił Heard, mówiąc o oszustwie. I właśnie dlatego wpieprzanie się w sytuację Depp kontra Heard i wypowiadanie swoich jakichś wielkich opinii na podstawie samego procesu, który, przypomnę, nie był procesem karnym, był procesem o zniesławienie, w którym nie wykazywano, czy kto faktycznie był sprawcą, a kto był odbiorcą przemocy, jest idiotyczne. I mało tego, warto wspomnieć, że takie sobie spacerowanie z pozwami do różnych jurysdykcji, do różnych krajów jest nazywane turystyką, bo to jest taka turystyka w poszukiwaniu najlepszego miejsca, gdzie można złożyć pozew. Więc to jest dużo mniej o szukaniu prawdy, a dużo więcej o optymalizacji w doborze systemu prawnego, który może pomóc lub zaszkodzić ludziom, nie? Zresztą z tymi datkami, to z tego co widzę, to ona miała dać ACLU 3,5 miliona. W praktyce mówi się, że dała 1,3 miliona, a nie 3,5. Jestem bardzo, widzę, że tutaj bardzo dużo trzeba kopać, żeby ogarnąć wszystko, nie? Przepraszam, Kirtan, źle powiedziałem. To był jeden proces, ale on nie był tylko przeciwko The Sun. To był proces, w którym rozstrzygano o całym szeregu oskarżeń. I właśnie dlatego tam padło między innymi to, że w tamtym procesie między innymi orzeczono, że Depp zniesławił tą Heard. Więc to jest kosmos, nie? I właśnie, wiecie, pomyślcie sobie w ten sposób. Bierzecie sprawę o jakiekolwiek zabójstwo. I zamiast rozstrzygać tą sprawę w oparciu o... I osoby, które wiedzą, dokąd zmierzam, proszę nie robić spoilerów. Zamiast wiedzieć, gdzie... jakby jakie są dowody i co się stało, robicie ze sprawy spektakl. Kamery, klipy z jakby nagraniami, które stawiają ludzi w pewnym świetle, które mówią, że być może to morderstwo to jednak nie... Wiecie, podkręcanie rzeczy przez mówienie, że na przykład no, jeżeli oskarżony nie jest w stanie założyć tej oto rękawiczki, która posłużyła do zabójstwa, to znaczy, że trzeba go uniewinnić. I wiecie, i całość się gotuje w mediach przez całe tygodnie i ludzie po prostu żyją i oddychają tą sprawą. I mimo przytłaczających dowodów dotyczących tego, że osoba oskarżona dopuściła się morderstwa, my dostajemy wyrok jakby Tak wyglądała sprawa O.J. Simpsona na początku lat 90. Sprawa, która w 100% została wypaczona przez opinię mediów i ogółu. I teraz luziks. I teraz sytuacja wygląda dokładnie tak samo z całym tym procesem Heard i Deppa. Dlatego, że zdajecie sobie sprawę, że na przykład ława przysięgłych nie była odseparowana od mediów. Że jakby przysięgli wracali wracali do domu każdego dnia, czytali w internecie, co ludzie myślą, ludzie do nich pisali jakby ze swoimi oczekiwaniami. Czy uważacie, że w takiej sytuacji można przeprowadzić uczciwy proces kogokolwiek? Można rozmawiać o dowodach? Ten proces nie jest czymś, w czym powinniśmy się zagrzebywać. Po pierwsze, ze względu na to, że sędzia, który pozwolił na dostęp mediów, jest idiotą. Po prostu jest idiotą. A po drugie, ale prosić sobie może. Mogła też ja nie wiedziałem, że tam jest sędzina. Mogła też po prostu zabronić dostępu mediów, nie? Nie pozwolić na nagrywanie tego procesu. Natomiast no, jednocześnie jak możemy w tej sytuacji oddzielić zdanie opinii publicznej od zdania losowych przysięgłych, tak? Znaczy, nawet nie do końca losowych, bo też selekcja przysięgłych to jest osobna rzecz, która też jest pewnego rodzaju grą. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale na przykład jeżeli na ławie przysięgłych zasiadają osoby czarne, to one zazwyczaj są łagodniejsze w wydawaniu wyroku. Osoby białe są bardziej surowe. Oczywiście w przypadku osób niebiałych to już w ogóle jest koszmar, ale w przypadku osób białych to też ma zastosowanie. Więc wiecie, tam jest tak dużo czynników, które wpłynęły na ten proces, że ja uważam, że jedynym, co możemy wyciągnąć z tego procesu jest to, że to jest dwoje okropnych ludzi, którzy postanowili zrobić ze swoich złych rzeczy show. I dlatego żaden z nich nie zasługuje na pochwałę, na szacunek, na zachwyt. Żadne. Przez męża, gdyż miała do tego używać kosmetyków, które wówczas nie były jeszcze dostępne na rynku. Jednakże sąd nie przychyla się do prośby prawników Deppa, aby uznać oskarżenia o zniesławienie ze strony Heard za bezzasadne, a sama aktorka dalej stara się zbudować w oczach sądu obraz eks-męża jako narkomana i osoby dysfunkcyjnej. Sprawa, jak widać, jest niezwykle złożona i składa się na nią wiele wydarzeń z ostatnich lat. Jednakże można odnieść wrażenie, że internet podchodzi... Ten Dobromilski do mnie, kurwa, też się przybijał. Niestety nie jestem, a może poczekamy. Wiedzisz, że zawsze stoi po stronie ofiar przemocy, maniakalnie broni toksycznej przemocowej psychopatki, a... Prawnik nazywając kogoś psychopatką, tego nie grali. Tego nie grali. Tak, nazwał mnie kukoldem? Spoko. Chodził do niej niezwykle zero-jedynkowo. Na początku nikt nie dopuszczał możliwości, jakoby to Heard mogła być sprawcą przemocy domowej. Do dziś znajdziemy osoby solidarnie stojące za nią murem, nie... A to jest spoko, to jest generalnie tego... Ja jestem ciekaw, czy Rada Etyki Zawodowej lubi takie rzeczy. Czyżby to był taki prawnik, którego nigdzie nie znajdziemy? Czyżby to był ten rodzaj prawnika? Rekruter w IT, Boże! Kurwa, kocham ten poziom zakłamania, no. Nieważne, ile kłamstw by jej wykazano. New York Times w kilku artykułach... No, Szymciu. ...wyrażał zaniepokojenie, że poparcie dla Deppa w tym procesie jest objawem szerszego, mizoginistycznego szału i reakcyjnych zmian w społeczeństwie, co jest kolejnym przykładem silnego trybalizmu w przestrzeni publicznej. Z drugiej jednak strony masa komentujących traktuje obecnie Deppa jako osobę jednoznacznie dobrą w tym sporze, mimo iż podczas zeznań usłyszeliśmy opinię doradcy małżeńskiego ekspary, który twierdził, że obie strony się nad sobą wzajemnie znęcały, a do tego nie każdy argument Deppa okazał się rzetelny. Na przykład niezwykle popularne doniesienie związane z defekacją w łóżku nie zostało w żaden sposób udowodnione. Para miała 2 psy, z czego jeden mógł być za to odpowiedzialny, gdyż miał mieć wtedy problemy z układem pokarmowym. Internet jednak przyjął to za pewnik i poczyniono wiele starań, by trwale skojarzyć wizerunek Amber z ekskrementami, co być może trwale uszkodziło możliwości zawodowe aktorki, dotychczas zarabiającej na swoim wizerunku plum glamour. Można też wspomnieć, że przedstawiciel firmy Bot Sentinel szacował, że na Twitterze działało ponad 300 botów oczerniających Heard i rozpowszechniających petycje wzywających do zwolnienia jej z pracy. O wow, zobaczcie, Szymuś dwustronuje ten proces. Niesamowite. W aktorstwie i modelingu. Ogólnie w wyniku oskarżeń i katastrofy wizerunkowej aktorka straciła jedną ze swoich prominentnych ról w ramach uniwersum DC. Nie chodzi tu oczywiście o obronę Amber Heard przed uzasadnionymi oskarżeniami, ale warto zauważyć, że nie każdy z obecnych ataków na jej wizerunek jest w pełni rzetelny. Co ukazuje problem zbyt pochopnego wyciągania wniosków przez opinię publiczną przy okazji takich spraw. Mogliśmy to zresztą obserwować w przeszłości przy okazji procesów dotyczących postaci takich jak O.J. Simpson czy Michael Jackson. Już wówczas media zrozumiały, że sprawy takiego formatu przykuwają uwagę, a tworzenie prostych i jednoznacznych narracji zwiększa oglądalność i poczytność newsów. A to może kolejno wpływać zarówno na sędziego, jak i ławę przysięgłych, czujących presję ze strony społeczeństwa, co utrudnia bezstronność w procesie. Obecnie... Totalnie wierzę w to, że sędzina chciała sobie zrobić tego. Wiecie, dla sędziny to jakby też jest druga strona tego medalu. Dla sędziny zrobienie z siebie gwiazdy ma same plusy. Ponieważ albo może sobie zapewnić w ten sposób awans w hierarchii, albo, co także nie jest złe, zostać kolejną, wiecie, amerykańską Anną Marią Wesołowską. Przecież oni cały czas mają te show prawnicze w USA, nie? I to jest kolejna rzecz, która sprawia, że to nie powinno być publiczne. Cały świat wydaje się wyrokować w tej sprawie i widać, że często są to opinie silnie zakorzenione w orientacji politycznej czy społecznym zaangażowaniu komentujących. Sprawa ma także wymiar społeczno-prawny. Społeczny, gdyż jest to zapewne pierwsza tak wysokoprofilowa sprawa, w której to mężczyzna również padł ofiarą przemocy ze strony kobiety. Zdaniem niektórych środowisk może to znakować zmianę w postrzeganiu takich spraw w przyszłości i posłużyć do ukazania problemu, o którym zbyt wiele się nie mówi. Wedle organizacji Fathers for Justice w samej Anglii i Walii nawet 2000 mężczyzn pada ofiarą przemocy psychicznej lub fizycznej, co ma stanowić około 1/3 wszystkich przypadków. W Polsce, według danych CBOS, mężczyźni stanowią 2/5 osób deklarujących, że były bite w związku. Deklaruje tak 8% mężczyzn, a zaznaczmy, że kobiet deklarujących, że uderzyły partnera jest więcej, 12%. A jeśli chodzi o aspekt prawny, może to też mieć znaczenie. No i takimi rzeczami trzeba się zajmować. Tylko jestem bardzo ciekaw, jak chcecie udowodnić przemoc, jak chcecie wykazać przemoc w Polsce, dlatego że Johnny Depp wygrał sprawę o zniesławienie. Bo wiecie, to jest właśnie ta magiczna rzecz, która umyka wszystkim tym... Znaczy, nie umyka, bo oni to celowo wykorzystują. Ja bym bardzo chciał, żeby... bardzo bym chciał, żeby ta sprawa przyczyniła się do tego, że mężczyźni będą mieli więcej odwagi chodzić do sądu, kiedy oni są jakby dotknięci przemocą, tak? Bardzo bym tego chciał. Z ręką na sercu, tu gdzieś mam, gdzieś w tej okolicy mam serce, nie? Z ręką na sercu wam powiem, chciałbym. Tylko zamiast tego będziemy mieli więcej jadowitych gówniarzy w internecie. To będzie jedna rzecz, która się zmieni. Ponieważ mężczyźni, których dotknęła przemoc w relacji, dalej będą się wstydzić dokładnie tak samo, nie? Miejscowy pan za wcześnie oceniać. Jak im się uda, to dobrze, nie? Ale to jest trudny rynek, nie? Dla procesów o zbliżonym profilu dotyczących zarówno przemocy, jak i fałszywych oskarżeń. Sprawa Heard Depp może spowodować, że zarówno sądy, jak i opinia publiczna staną się bardziej uwrażliwione na perspektywę mężczyzn w tych tematach. Pamiętajmy także, że prawo amerykańskie... Kurwa, ale to nie jest problem tego, że jakby sądy nie są wrażliwe na krzywdę mężczyzn, tylko problem tego, że mężczyźni nie zgłaszają tych spraw. Problem tego, że system nie działa. W ogóle jeżeli chodzi o zgłoszenia przemocy, a już najgorzej przemocy seksualnej, to bardzo często filtrem, który nie pozwala na przeprowadzenie takich spraw, nie jest nawet sąd, tylko jest policja, która albo nie przyjmuje, albo upokarza osoby poszkodowane. I zobaczcie w ogóle, jak zajebiście nieuczciwa jest ta dyskusja. Bo ona nie jest o temacie. Ona jest o zdobywaniu punktów w internecie. Hańskie ma charakter precedensowy, co oznacza, że orzeczenie w tej sprawie przełoży się na orzecznictwo w kolejnych procesach. Zwłaszcza, że ostatecznie Johnny Depp sprawę wygrał, udowadniając przed ławnikami nie tylko manipulacje drugiej strony podczas procesu, ale także intencje, jakimi kierowała się Heard we wspomnianym artykule. Wedle odczytanego w sądzie werdyktu nie było to działanie mające nakreślić szerszy problem społeczny, ale mające na celu oczernienie Deppa celem zniszczenia jego kariery. Aktorkę skazano na zapłatę 15, a nie 50 milionów dolarów, czego wstępnie domagał się Depp. Do tego warto zaznaczyć, że z tych 15 milionów 10 stanowi kompensację dla Deppa, a 5 karę na rzecz stanu Virginia. Sąd zadecydował także, że Depp musi zapłacić 2 miliony swojej byłej żonie za zniesławienie jej, jakiego dokonał prawnik aktora, mówiąc jednemu z tabloidów, że Heard celowo zrujnowała swoje mieszkanie, by wrobić Deppa, co udowodniono jako nieprawdę. Tak więc ostatecznie Johnny Depp wychodzi z sądu z sumą nieco ponad 8 milionów. Cała sprawa ukazuje nam, jakim wyzwaniem jest współcześnie tworzenie efektywnego systemu prawnego. W dobie powszechnego dostępu do informacji nie tylko każdy może publicznie wyrokować w każdej sprawie, ale i każdy czuje, że powinien mieć w niej opinię i popierać jedną ze stron, niezależnie od tego, czy zna materiał dowodowy, czy nie. Ukazuje to też problem nadmiernego uzależniania się od sensacji medialnych oraz narracji, jakie kreują. Oczywiście przesłanki mogą silnie świadczyć o winie jednej ze stron, jednak nie powinno nam to przyćmiewać idei domniemania niewinności, dopóki nie udowodni się winy. I to w każdą ze stron. A wszystko to może przełożyć się zarówno na pracę sądów, jak i ław przysięgłych, ale także na sam odbiór systemu sądowniczego przez społeczeństwo. Ludzie coraz częściej, nawet w sprawach sądowych, kibicują swojej drużynie, a nie ustaleniu prawdy. A warto też wspomnieć, że w takich realiach werdykt niezgodny z opiniami społecznymi, nawet jeśli jest technicznie poprawny, to może nadszarpywać wizerunek instytucji sądu, co z kolei może być idealną wodą na młyn dla polityków, którzy kolejno zaproponują zmiany zgodne z duchem opinii wyborców. Widać, kto to pisał. Ale muszę powiedzieć, że i tak dużo bardziej zbalansowane niż się spodziewałem. Dużo bardziej uśredniona jest ta opinia, niż jednoznacznie na tego, niż jednoznacznie nastawiona na poparcie Deppa. Dalej nie nazwałem jej obiektywną, ale spodziewałem się czegoś dużo gorszego po Szymonie. Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale dla mnie Szymon ma tak dobry track record złych take'ów, że... Jeszcze zauważyłem coś takiego, że niektóre dziewczyny w internecie zaczęły mówić: moja nie jest żadną feministką i psuje nam opinię oraz naskakuje na biednego Deppa, a ja nie wiem, co się dzieje w tym społecznym dyskursie już. To, wiesz, najważniejsze robić swoje, nie? Najważniejsze robić swoje. Ja bardzo celowo, jakby zresztą wprost wam mówiłem, że unikam dyskursu na zasadzie weźcie tutaj, opowiedzcie się za jedną ze stron, albo ja uważam, że jedna ze stron ma rację, dlatego że uważam, że to nie jest ani zdrowe, ani mądre. To nie jest sprawa, którą jesteśmy w stanie kiedykolwiek zrozumieć. Nie siedzimy w głowach tych ludzi. Więc należy do niej podejść z odpowiednim dystansem. Dystansem, którego większość ludzi nie jest w stanie posiąść. I to nie jest kwestia tego, że mówię, że ludzie są głupi, czy zjebani, czy cokolwiek. Nie. To jest kwestia tego, że wyrobienie sobie takiego dystansu ma bardzo duże wymagania. To jest trudna sprawa do jasnej cholery. Zobaczymy, co powie w swoim przeglądzie idei, bo jak rozumiem, tutaj też się za to zabiera, a potem pójdziemy dalej i zajmiemy się innymi tematami, bo trochę ich mam. Bo o was dbam! Lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek. No i zobaczymy teraz, bo to ja widzę, że przegląd idei polega na tym, że Szymon się będzie teraz dopierdalał do Staśko. ciekawostek ze świata idei. I zaczynamy od fal, jakie wywołuje wygranie przez Johnny'ego Deppa procesu o zniesławienie przez Amber Heard. I nie będziemy tutaj omawiać procesu ani jego szerszych skutków społecznych zbyt szczegółowo, po to zapraszam na odcinek na Wojnie Idei, który był w zeszłym tygodniu, ale zerkniemy tutaj na artykuł na ten temat ze środowiska feministycznego. Dla krytyki politycznej pisze pani Maja Staśko, którą najbardziej w tej całej sprawie boli to, że może to pomnożyć stereotypy wobec kobiet, które są ofiarami. I w ogóle wspomnijmy, że artykuł praktycznie zaczyna się od tego, że autorka zaznacza, że ona sama pada ofiarą hejtu przez samomówienie o takich rzeczach, a kolejno słusznie zauważa, że to nie był proces... Szymon, czy ty kurwa kiedykolwiek widziałeś jej Twittera? Jak inaczej to nazwiesz? Czemu mówisz to kurwa takim tonem, jakby to było wyobrażone? Boże, na tym etapie jakby Staśko powiedziała, że nie wiem, bierze ślub z Lewandowskim, to by ją znienawidzili. Nie wiem, jakby zdjęła Chrystusa z krzyża, to by jej nawrzucali, że jest głupią feministką. To jest w ogóle nieporozumienie. O to, czy i kto kogo bił, tylko właśnie o pomówienie. I przez to, jak czytamy, tu chodzi o wizerunki. To jedna z największych szkód tego procesu. Gdyby niezależni eksperci dowiedli, że Depp jest ofiarą przemocy, to ruch MeToo otrzymałby kolejny aspekt skrzywdzonego mężczyznę. Zamiast tego mamy wzajemną nawalankę na wykupionych świadków i powielanie stereotypów, które uderzają w ofiary. I to jest czyste złoto. Bo zwróćcie uwagę, że w ruchu MeToo przecież nie były wymagane żadne procesy, tylko nagonki medialne i wyrokowanie, kto jest ofiarą, a kto jest oprawcą, kręciły się na deklaracjach pokrzywdzonych kobiet, z których wiele tych deklaracji było prawdziwych, ale niektóre były nieprawdziwe, niektóre były przesadzone, a niektóre były wręcz zaplanowanymi oszczerstwami. A tutaj, mimo że mamy... Tu. Jedna z moich znajomych wiedziała, że została zgwałcona więcej niż raz. Przez więcej niż jednego faceta. Faceta, któremu a. nic nie udowodni, b. który siedzi okopany w swojej społeczności. Społeczności, która nie pozbędzie się go. Czy znaną, popularną osobę. Nawet jeżeli to jest znana osoba, wiecie, w swoim świadku, to uspokoisz się? Kocie. Inna koleżanka, dziewczyna z sercem na dłoni, pisała o tym, jakie ma podejście do swojego gwałciciela. Tymczasem tutaj Szymon, podobnie jak Stanowski, postanawia być arbitrem. Zobaczcie, jakiego języka on użył. Wiele kobiet prawdziwie mówiło o swojej krzywdzie, ale zdarzały się fałszywe oskarżenia. Mówi się, że nawet 80% przemocy seksualnej nie jest zgłaszane. To, co widzimy jako zgłoszenie przemocy seksualnej, to jest 20%. Kim trzeba być, żeby zamiast przyjmować tę liczbę, skupiać się na tym 2,5 do maks. 8%? No, taki zakres widziałem, kiedy sprawdzałem temat i te 8% jest już bardzo naciągane. A fałszywych oskarżeń. Tak? Czyli nie dość, że 80%, tak? Nie jest zgłaszane, to z tych pozostałych 20 jednocyfrowa liczba jest, znaczy jednocyfrowa liczba procentowa jest fałszywymi oskarżeniami. I czyli wybieramy ułamek ułamka i budujemy na nim swoją narrację. To jest ta, to jest ta Szymonowa uczciwość i bezstronność. To jest, ten jego obiektywizm. To jest ta... To jest ta rzecz, o której trzeba opowiadać. Opiekowałem się ofiarą gwałtu, wiecie? Fajna sprawa. Świetna zabawa. Dostałem informację od innej osoby, że została zgwałcona. Trzeba nie mieć nigdy kontaktu z osobą, która doświadczyła takich rzeczy, żeby wyrażać się w ten sposób. Ja się nie dziwię. Nie dziwię się temu, że Szymonowi nigdy nie powiedział, że padł ofiarą przemocy. To jest facet, który zadałby 1000 pytań podważających tą narrację. To jest ten typ człowieka. Albo chlapnął czymś typu, no patrząc jak się ubierasz, to Pomyślcie o tym, ile trzeba mieć dowodów, żeby zgłosić przemoc seksualną na policję. Najlepiej to by było typa nagrać, ale jak go nagrasz, to istnieje szansa, że no to sam fakt nagrania go podważy to, że jakby ta krzywda nie była chciana. Więc, you know. Pamiętajcie, wiecie, jeżeli niezależnie od płci padniecie ofiarą przemocy, to pamiętajcie, żeby, wiecie, do jednego pojemniczka zebrać jakby wszelkie płyny ustrojowe, które napastnik lub napastniczka mogła na was zostawić. Do drugiego jakieś, wiecie, naskórek spod paznokci, tego typu rzeczy. Do kolejnego poszukajcie włosów, być może napastnika. Zróbcie sobie zdjęcia, zróbcie sobie obdukcję. Upewnijcie się, że macie 16 świadków tego, że doświadczyłyście przemocy domowej. Broń Boże, nie nagrywajcie, ponieważ wtedy wiecie tego. I idźcie od razu z prawnikiem najlepiej na policję. I koniecznie notujcie blachy każdego policjanta, z którym wchodzicie w interakcję. A potem zanotujcie też nazwisko prokuratora, na wypadek, gdyby stwierdził, że jednak nie. Ja przypomnę sprawę, w której kobieta nagrała na dyktafon. Świadomie, jak, znaczy, gdzie osoba mówiąca zdawała sobie sprawę, że jest nagrywana, jak jej gwałciciel przyznał się do winy, bo poszła z mężem porozmawiać tego, z gwałcicielem, więc już w ogóle kosmos. Czym ta kobieta została oskarżona o pomówienie, a gwałciciela nie ścigano. Mimo tego, że facet na nagraniu dźwiękowym przyznał się do gwałtu. Kobieta została oskarżona o pomówienie. Ale ci ludzie bardzo chętnie podkręcają właśnie dokładnie to, o czym mówisz, Alessa. Ona chyba nawet przegrała tę sprawę. No właśnie. Jeśli ktoś was zmusił do seksu oralnego, to przegrałyście z miejsca. No, super, nie? Ci ludzie celowo podbijają fałszywe narracje. Nie ma co się oszukiwać, że jest inaczej. Oni żyją z tego, że kręcą fałszywe narracje. Ja nie wiem, jak to działa. Ja nie rozumiem, jak działa Instagram, ale chyba będę w stanie wam pokazać. No właśnie, skasowało się niestety. Pokażę wam tylko ślad po tym, że coś takiego miało miejsce, bo niestety obrazków nie ma. W każdym razie... Chociaż tu akurat nic nie było problematycznego. Tutaj jakby bo Roman mnie otagował, ponieważ zobaczył mojego tweeta i wrzucił go do swojego story. Jak zacząłem podawać liczby w odpowiedzi na jego story i mówić o konkretach, to Romanowi się znudziło. To Roman już przestał dyskutować, ponieważ oni nienawidzą rozmawiać o liczbach. To jest znowu, pamiętajcie, ta sama mechanika. Jeżeli nie podobają wam się liczby absolutne, podajecie procent. Jeżeli nie podoba wam się procent, podajecie liczby absolutne. A jeżeli nie możecie podać jeżeli po waszej stronie nie stoi ani jedno, ani drugie, to uciekajcie od liczb, nie? Tak to działa. Ale posłuchajmy wielce mądrości Szymcia. I wiecie, ja gwarantuję wam, to, że ci ludzie są tak niewrażliwi na te rzeczy, wynika bezpośrednio z tego, że oni nigdy nie spotkali ofiary przemocy. To wynika z tego, że oni nigdy nie musieli obchodzić się z osobą, która doświadczyła takich rzeczy. Niezależnie, czy to jest mężczyzna, kobieta, czy osoba niebinarna. Nie ma znaczenia. Nigdy nie musieli trzymać za ręce osoby, która płacząc mówi na przykład: zostałem zgwałcony. A nigdy tego nie doświadczyli, ponieważ na każdym kroku pokazują, że nie są godni zaufania. Że nie mają krztyny jakby opiekuńczości, zrozumienia, ciepła, troskliwości dla takich spraw. Ponieważ wolą się wypowiadać w oparciu o własne wyobrażenia. Ofiary przemocy seksualnej często czują, że nie mają gdzie iść. Że nie mają do kogo pójść. Co jeżeli własna psycholog, znowu prawdziwa sytuacja, powie wam, że trzeba było faceta nie zapraszać do domu. Bo uznał to za zaproszenie do czegokolwiek. Albo trzeba było nie pić. Psycholog, osoba zaufania, nie? Co wtedy? Jak się wtedy będziecie czuć ze sobą? Dla Szymona MeToo to przede wszystkim spektakle i fałszywe oskarżenia i kancelowanie. Tylko że tego kancelowania nie ma. Na szczęście w tej chwili jest sprawa przeciwko Spacey'owi w Wielkiej Brytanii, ponieważ inaczej wypełzłby ze swojej czarnej dziury i znowu zaczął grać. zwykły psycholog mówi zwykle, że nie jest od tego specjalistą. Nikt nigdy nie polecił innego specjalisty, tylko końcem tematu było bardzo mi przykro, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. No i super. Potrzebujemy takich terapeutów. Nie, że łatwo jest się dostać do terapeuty, nie? Nie, że trzeba liczyć na opiewające na kilkaset złotych rachunki, jeżeli chodzi się na terapię zazwyczaj. Jeszcze możecie usłyszeć, że macie problem i osoba, której z którą próbujecie jakby poskładać swoje posypane życie, powie wam, ja, to nie moja specjalizacja. I wiecie, i macie, nie wiem, rok, półtora doświadczenia z taką osobą w innych tematach i co, macie wyjść i wszystko porzucić? Bo ta osoba się nie zajmie, musicie poszukać kogoś innego? Czy może po prostu macie zinternalizować ten problem i zająć się innymi problemami, które macie, z którymi ta osoba wam już pomaga? No, najlepsze jest, w kolejnym zdaniu to wróćmy do pani relacji z matką. No, to jest dokładnie to, o czym mówię, nie? Osoby, które wiedzą, jak trudna jest terapia, wiedzą też, że zaczynanie jej od nowa brzmi koszmarnie. Że jeżeli trzeba cofnąć się do punktu 0 i zacząć jeszcze raz, to... A może sobie odpuść, może już jestem zdrowy? No i jak się znajdujecie w takiej sytuacji? Ale nie. Wiecie, chodziło o show w mediach. Chodziło o to, żeby się popisać. Tak to działa, Szymon. Dokładnie tak to działa. Dziękuję, że nam to wyjaśniłeś. Mamy nagranie, w którym Amber Heard sama przyznaje, że biła Johnny'ego, to jest za mało. Musieliby dowieść tego niezależni eksperci. Dopiero wtedy mężczyzna mógłby zostać uznany za ofiarę przemocy. I... Nie to Staśko powiedziała. Staśko powiedziała, że spektakl medialny nie może być dowodem. Szczególnie, że nie było kurwa procesu karnego, ty baranie. Wiecie. Okej, jasne, rzeczywiście przydałoby się oficjalne udowodnienie, zanim się kogoś uzna za ofiarę przemocy, ale kiedy domniemanymi ofiarami były kobiety, to środowiska feministyczne wcale nie potrzebowały opinii niezależnych ekspertów, ani żadnego... Co ty pierdolisz? No właśnie chyba Amber Heard, od której się to wszystko zaczęło, jest najlepszym przykładem, że jednak... Mało tego... Jakoś dziwnym trafem środowiska feministyczne, które wierzyły ofiarom na przykład Billa Cosbiego, czy środowiska feministyczne, które wierzyły, nie wiem, ofiarom Henry'ego Weinsteina, jakby nie myliły się. Mało tego, jeżeli chcemy o tym porozmawiać, przepraszam, ale może zawrócimy do Kevina Spaceya? Którego reakcją na to, że molestował mężczyzn, było to, że zrobił coming out jako gay? I to był jego wielki zwód? To było w szczycie MeToo. Co, ci mężczyźni się nie liczą? Bo co? Bo mogli nie być heteroseksualni? To nie są prawdziwi mężczyźni? Ja myślałem, że nie ma nic bardziej męskiego niż seks dwóch facetów. Więc jeżeli nie są heteroseksualni, no to są najbardziej męscy ze wszystkich. A jeżeli są heteroseksualni, byli molestowani przez geja, no to wciąż to kurwa ssie. ...procesu prawnego. I to jest ekstremalnie jaskrawy przykład podwójnych standardów. Warto sobie to zapamiętać i przypominać to za każdym razem, gdy takie osoby będą się zarzekały, że według nich feminizm polega na równym traktowaniu kobiet i mężczyzn. Nie, wcale nie. takie działania mówią coś kompletnie innego. I wiecie, też dla jasności przypomnijmy, że w całym tym procesie Johnny Depp nie jest tym dobrym, broń Boże, ani nic z tych rzeczy, bo też jakby było wyjaśniane tam w materiale Na wojnie idei, on ma bardzo wiele za uszami w tej relacji. I ten artykuł niżej przechodzi też przez przynajmniej niektóre grzechy obu stron, również to jak Amber używała stereotypów, żeby atakować Johnny'ego, ale wszystko to jest przeplatane historiami skrzywdzonych kobiet i rozpisywaniem, jak oskarżenia o pomówienie służą do uciszania ofiar. No tam kij z tym, że tutaj to było faktyczne, udowodnione przez sąd pomówienie, prawda? I wiecie, wszystko to wygląda tak, że no może i sąd orzekł, że kobieta próbowała zniszczyć mężczyznę fałszywymi oskarżeniami i wyszło na jaw, jak stronnicza była opinia publiczna, pierwotnie wierząc bezkrytycznie tej kobiecie, która przedstawiała się w roli ofiary, ale największym problemem jest tutaj możliwy wzrost stereotypów wobec kobiet. Czy to na pewno jest największy problem w tej sytuacji? Tak. Bo wiecie, wygląda to trochę tak, jakby pewne grupy, które bardzo głośno krzyczą o tym, że zawsze stoją po stronie ofiar, faktycznie stawiały po ich stronie tylko gdy popycha to ich narrację polityczną. Bo to jest narracja polityczna, tak? Stoimy po stronie ofiar, dajcie nam władzę, jakiś rodzaj władzy. A w innych wypadkach to interesuje ich tylko to, żeby ta ich narracja polityczna nie osłabła w świadomości mas. Szymciu. Szymciu, tu nie chodzi, kurwa, o władzę. Tu chodzi o to, żeby dać osobom stojącym po stronie ofiar narzędzia, żeby można było faktycznie rozprawić się ze sprawcami. I gwarantuję ci, że gdyby prawo pozwalało na rozliczanie sprawców, to po pierwsze demografia więzień mogłaby się znacząco zmienić. A po drugie, miałbyś spokój. Miałbyś spokój, ponieważ gwarantuję ci, że niejedna kobieta wolałaby cicho rozwiązać sprawę w sądzie, niż wywlekać to, że stała jej się krzywda na forum publiczne. A MeToo było dokładnie tym. Jak bardzo pusto trzeba mieć w głowie, żeby myśleć sobie, że wyciąganie swoich jakby najbardziej przykrych albo jednych z najbardziej przykrych doświadczeń swojego życia na publiczną opinię, że jest czymś, co kobiety robią z przyjemnością. To ktokolwiek robi z przyjemnością. Kurwa. Znowu. Nieważne, kto był teraz ofiarą, pamiętajcie, kto jest największą ofiarą i że to my te ofiary reprezentujemy. Kochane pieniążki, przyślijcie czytelnicy i pamiętajcie, na kogo zagłosować. Ale to jest tylko takie moje wrażenie. You know. You know. Teraz przychodzi ten czas, gdzie dziękuję patronom i patronkom i samym wspierającym na patronite.pl ralindel, a są to Dwie Nieskończonością, Karolina Dakrowa, Dawcy Pizza, Dan Powolski, Sakumia Kalejera, na Febo, Korzystał Sajną, Czubę, Skanę, Roshima, Cześć, Stajmianek, Krzysztof Karliński, Dawczynie, Kawy z Ciaskiem, Milia Gierynowicz, Michał Piotrowski, Hepatia, Kamil Kuliga, Szabrowny, Kucykin, KTBM32, Marysienka, Chrysku, Miki, Wiki, Michał, Łukasz Puchalski, Cuprzyś, Emil. Dawczynie Kawy, Drowka Miałżadziewski, Kropster, Borsuk, Cukrowy, Jerson, Szlewatia, Marta Milczaka, Sandra Mysz, Marcin Garasimowicz, Sylwana Elka, Karolina Rewazji, Robin Barnaba, Adam i Heinryk, a także osoby dające herbatę. Arkadiusz Gumiński, Gruby Mefisto Plusek, WZK Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakadar, Paweł Pawlik, Kolmifej, Antybrisler, Inżynier Pilny, Cezar, Splend, Wlubel i Samrion. Jejku, ile was jest! Boże, jak was doceniam, ale trochę zdarłem sobie gardło.